Witamy Was serdecznie na zbiorniku zajarki na zawodach firmy Daxon. Znajdujemy się na stanowisku numer 5. Łowimy tutaj na odległości około 100 metrów. Dlaczego tam łowimy? Generalnie wszędzie jest dookoła tutaj 7-6 metrów. Mamy jedyne wypłycenie na 100 metrach. Jest to góreczka, która nie jest łatwa w łowieniu. Tu się okazało, że na górce jest bardzo dużych kamieni. No jest bardzo twardo, to charakterystyka dna jest tutaj. No to są w zasadzie same kamienie, żwir kamienie. Także no dosyć często musimy wymieniać przepony, haki. No łowisko od nas tego wymaga. No to wiadomo, podstawą to jest ostry hak. Udało się nam wyciągnąć już kilka ryb, największa 18,5 kilo. Roberta, drugą noc, prawda? Tak, tak. Była to druga nasza ryba. Teraz mieliśmy dwie mniejsze. Czekamy na większe. Zobaczymy. No jeszcze doba praktycznie łowienia przed nami, tak. No zobaczymy. Zanim przejdziemy do tych miejsc trzecich, drugich, pierwszych, może jeszcze tutaj nagrodźmy zwycięzcę tej największej ryby, czyli Big Fish. To jest team z Austrii. Zapraszam serdecznie do siebie Rolanda i Petera. Proszę. Big Fish. Congratulations. Thanks. Tutaj fundatorem nagród jest Century. Dla Was leci. Za największą rybę były dwie metki Century.
Jest to specjalna webka, Special Edition OLED, DXL Dual Tone 13 funtów 3,5 MB. To jest Special Edition. Gratuluję serdecznie, złota. Więc różnica pomiędzy czwartym miejscem a trzecim to był dokładnie 1 kg 300 gram. Jest naprawdę niewielka różnica, ale dociągnęli, mają trzecie miejsce, byli w sektorze 11, w sektorze Roda Hutchinsona. Jest to Ireneusz Szpak, Andrzej Kukuryk i Paweł Kiper. Zapraszam serdecznie, 63-300 łączna waga, 7,5 kg. Chłopaki łowili ryby o wadze 16,400, 21,500 i największa 25,400. Proszę, tutaj jest, to są dla Was. Mam tylko dwie, nie mam trzech. To jest Wasza nagroda, tutaj powczery, ufundowane przez pensjonat Wydlarnika. Proszę drugi. To jest, mam po dwa po prostu, więc jakoś będziemy musieli się podzielić. Prowadzili pierwsze dwa dni. Cały czas byli na pierwszym miejscu, dopóki się chłopaki tutaj nie obudzili z Ukrainy. Polski zespół był na prowadzeniu w sektorze Nesza. Różnica pomiędzy tym pierwszym miejscem a dużym już tutaj była troszeczkę większa. Było to 7 kg. Łowili ryby o wadze najmniejsza 20-300, 21-300 i największa 26-200. Łączna ich waga największych ryb 67-800. Dodam, że złowili wiele innych ryb, dużo. Mieli tam rybę cały czas. No niestety te trzy największe nie chciały im tam się pokazać, a być może nawet ta jedna, 25-26 by im wystarczyła, żeby zająć pierwsze miejsce. Jest jak jest, byli z nami rok temu, są z nami dzisiaj. Łukasz Pinocy, Łukasz Walotek, zapraszam i gratuluję. Tak czy owak łowili ryby 23-200, 25-800 i największa 26-700 o łącznej wadze 75 kg. Dmitrij Krawczenko, Walery Andrzejew, pierwsze miejsce, gratulacje. I Ukraina. Są vouchery i tutaj macie namioty dla Was, Roda Hutchinsona. O, widzisz, zapomniałem Wam dać. To jest dla Was. Proszę. Emocje. To są namioty dla Was. Proszę do tych nagród jeszcze. Także serdeczne gratulacje tutaj, fotkę.